Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Blue Eyes, odcinku, możemy tak nazywać, gościmy Kabę, który za, jakby popisze się, mamy nadzieję, swoją wiedzą o rapie. Miejmy nadzieję. Co tam przygotowałeś? Zobaczymy, gdzie idziesz? KB Daily Grind, rapowy quiz, lecimy, bye bye, bang. bang. Jesteś gotowy na pytanie numer jeden? Jasne. Okej, okay. Pytanie numer jeden jest, aha, dobra, znasz ogólnie zasady i tak dalej. Znasz zasady. Zdobywam punkty za odpowiedzi. Tak, tak dalej. Każde pytanie sumie, to tak, jest za odpowiednią sumę punktów. Dokładnie, tak. Już te... Śledzę cię, Pat, jestem twoim instagramowym fanem, można tak powiedzieć, także... Bardzo się cieszę. O to chodzi. Wspomnij całe o mnie życie kiedyś. Przeżyłem dla tej chwili właśnie. Dobra, to lecimy. Pytanie numer jeden. Debiutancki album grupy PNL nosił tytuł? Le Monde de Rien. Komu? Nie, to poczekaj. A przeczytam odpowiedzi. Aha, dobra. Ale każdy tak. Jakby to robi. Okej, okay, ale to dobrze. Dobra, z rozpędu. Dobra, okay. Onizuka, Revolution, Le Monde de Chico, Authentic. Le Monde Chico. A co powiedziałeś na początku? Le Monde de Rien to jest coverowa kawałek, ten co jest na tym osiedlu we Włoszech nagrywany. No to chyba tak, ale dobra. Ale no... to nie są, ty nie dajesz tytuły kurwa numerów, człowieku. Nie. Onizuka to jest kawałek. No tak, ale dlatego cię chciałem zmylić. A jakiś Revolution to chuj. Revolution to jest, czekaj, to jest jakiś album zupełnie kogo innego, ale aha, okay, chodziło okay. O to, żeby cię okay. Zbić z tropu. Okay. Czyli mam. Dokładnie. Pytanie mam numer dwa. W 2003 roku premierę miał utwór Nie bój się zmiany na lepsze, na którym warszawska grupa WWO zaprosiła francuską grupę. Uwaga. Funky Family, Sound Kyle, PNL, Lunatic. Sound Kyle. Brawo. A zastanawiałem się, czy ty będziesz w ogóle wiedział. Będę wiedział, bo kiedyś rozmawiałem na ten temat, co ja tym chyba rozmawiałem nawet, Sound Kyle. Okay. Ktoś przewinął się na początku mojej twórczości i zawsze, kurwa, Lechroch Pawlak, wiadomo, jakieś początki tam, kurwa, każdy mi nakręcał jakieś fazy na głowę. Ja mówię, dobra, mordo, ty, weź, spokojnie. Co mnie to interesuje, co było w 2003 roku? Dobra, słuchaj, pytanie numer 3. Pytanie niewygodne, chociaż zobaczymy. Wymień przynajmniej trzech członków grupy Dixon 37. Trzech? Trzech. Kafar, Rest i Krasul. Okej. Okay. Tak? On jest nierapujący. To jest, to no nie ale jest bardziej... członek ekipy. Okej. Okay. Członków grupy Dixon 37. No. Dobra, a wymienisz kogoś, żeby później było, nie było? Michrus. Jest jeszcze taki ziomeczek. Chyba tak. Znaczy, czy tak? Coś mi się... Ty wiesz najlepiej, przecież czytasz pytania, czy sprawdzasz. Taką matkówkę nie pamiętam, ale trzech tych, co wymieniłem, to znam. A... Nie no, okej, okay, no jakby to zaliczamy. Okay. Saful jeszcze jest. A, Saful. Dokładnie. Jest, tak, dokładnie. Tak. Okej, okay, pytanie numer 4 to już są... pytanie numer 3, pytanie numer 4. To już za grube punkty. Tak, za grube dwa punkty. Pytanie numer 4. W 95 roku we francuskim dramacie... Teraz mnie będziesz korygował pewnie jak to... Dobra, przeczytam po polsku. We francuskim dramacie pod tytułem Nienawiść w jednej ze scen zagrał popularny francuski DJ, a był to Cat Killer, DJ Mehdi, David Guetta, DJ Dynasty. Pierwsza jaka? Cat Killer. No odpowiedź numer 2. DJ Mehdi? Nie, odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 1 definitywnie. Cat Killer. Tak, no tak. Dokładnie. Nie, wiem o tym, ale nie mam pamięci do tego, żeby zapamiętać, wiesz... To, ja też tak się zastanawiam, czy tylko nie znam, Polacy... Znam te rzeczy, o których ty mówisz, ale no. Czasami mam problem, żeby określić na przykład, kto to był, okay. Co robił, wiesz. Cat Killer, dokładnie. Dobra, okej, okay, to ciekawe jestem, czy na to pytanie odpowiesz. Pytanie numer 5. BOSS oraz For My People to wytwórnie założone przez członków grupy Supreme NTM, I am, Science Super Crew, Allianz Etnik. Pierwszy, BOSS. BOSS, no z kropkami. Tak, a drugi? For My People. Dwie wytwórnie. I to było po z języka angielskiego, For My People. Tak, pisane przez rzymską czwórkę.
jak ci to coś ułatwi. I jak NTM? Mhm. IM, Science Super Crew, Alliance Ethnic. Wiesz co, ja powiem ci, że dwie pierwsze grupy znam, ale nawet nie, dwóch pozostałych, które tu wymieniasz, nie znam. To strzelaj. Odpowiedź numer dwa. IM? Okej. Okay. Źle. Nie wiem pojęcia. Supreme NTM. Masz Joystar, ma BOSS i Coolshen For My People. Oni w ogóle mieli takie kompilacje, że się... Bo wiesz, ja na przykład... Batlowali, to nie jest jakby moja generacja w ogóle. Ja wiem, ja dlatego... Nie... Ale zadałem ci to pytanie, bo byłem ciekawy, czy w ogóle się tak cofnąłeś, bo... No aż tak nie. Wiesz, nawet jak wyjeżdżasz do jakiegoś kraju, poznajesz tam historię, ale nie cofasz się aż na... Wiesz, okay. Ja mam 20 lat, mordo, nie cofałem się poza wiek moich urodzin, bo to... Wiem, o co chodzi. Ale byłem ciekawy, bo... Nie zdążyłem nawet szczerze tego. A zrobić. Jak na przykład A Supreme NTM jest dla ciebie kultowym znane zespołem? Znane, Supreme jest znane, ale jest kultowe? Jakby... Czy według mnie jest kultowe, czy tam jest kultowe? Nie, no to, że we Francji jest kultowe, wydaje mi się, że jest. Kultowe, no jasne, że tak, no oczywiście. Przecież my siedzimy tutaj w Polsce i rozmawiamy o NTM, to nie jest kultowe? No w sumie tak. W punkt. No dobra, no to masz pierwszą w topę na razie. A pytanie piąte jest wtopione, muszę to zapamiętać. Pytanie numer 6. Kendrick Lamar, Eazy-E, The Game, YG, DJ Quick. To raperzy, którzy pochodzą z miasta Compton, Long Beach, Inglewood, Southgate. Numer 2? Long Beach? 1. Trzeba ten. Numer 1 definitywnie. Trzeba. Kurde, ale czy to nie strzelam numer 1. To nie jest sposób, on tego tak nie wyczuwa. Nie mordo patrzy. Numer 1 Okej, dobra. Czasami chcesz tak grać, jakby powiesz błędnie, to od razu przychodzi prawidłowa odpowiedź. Dobra, uznajmy Compton. Jeżeli mówisz, że tak, no jest to Compton. Nie, bo wiesz, co mi się przypomniało? Jest taki film, kurwa, o tym Compton, kurwa, Straight Outta. No tak, ale tutaj nie ma w ogóle pół rapera z tego filmu. Jest, znaczy no Eazy-E, okej. No Eazy-E, to ale... kurwa, usłyszałem tą ksywę i Compton i mówię, aha. A, ty jesteś naprawdę zupełnie z innej... miasta? Compton jest miastem osobnym? Oczywiście. Okay. Long Beach, wszystko jest... Wszystko Long Beach to wiedziałem, myślałem, że Compton jest dzielnicą Los Angeles. Słuchaj, mordo, ja się nigdy nie uczyłem, a jakbym się uczył, to podejrzewam, żebym był, kurwa, prawnikiem teraz. Pytanie numer 7. Wymień przynajmniej dwie grupy, do których należy Sokół. Raper Sokół. Takie grupy, że wiesz, albo miał nagraną płytę, ale ona się nazywała... WWO Zip Squad. No to już masz dwie. No WWO, jeszcze jedna. Zip Squad i jeszcze jedna. Zobaczymy, czy szczelisz. A to jest jakby płyta z jednym raperem. Dwóch warszawskich raperów. Płyta z jednym raperem. Z jeszcze jednym, w sensie no to jest Sokół i ktoś i oni tworzyli grupę, która się nazywała... Pewnie jak wyłączysz kamerę, to będę wiedział, ale z racji, że jest włączona kamera, to... Nie wiem, Marta. Nie wiesz? Nie. TPWC, mówi ci to coś? Nie, kompletnie nic. To z Ponem było, tak? Z Ponem. Aha. Był słynny, nie, słynny hit taki radiowy w aucie. Uderz w puchara. No. Lubisz hardcore. A do czego to jest skrót? Teraz pieniądz w cenie. Tak. Było kilka rozwinięć tego tak akronimu. Tak jak WWO też. A no te numery, co mówicie, to wiadomo, znane są, ale koncepcji całej nie wiem. Dwie płyty chyba wydali, nie? Mm-hmm. Tam na drugiej był taki ten ciężki singiel. Ej, wiesz co ci powiem? Nie wiem, jak przeczytałem pytanie w ogóle, ale tu jest wymień przynajmniej dwie grupy, do których należał Sokół. I powiedziałem. Bo ja powiedziałem dwie, bo usłyszałem dwie, kurwa. Ja to ty jesteś tak... drugi raz chciał mnie ujebać na punkt. Ja. Sorry, zwiesiłem się, ale dobra, jest po prostu to, on uznane. Nie chce, żebym był najlepszy w tym jego programie. Taka jest prawda. Dobra, uznajemy, bo to mój błąd. Zdecydowanie. Ale zacząłem drążyć, bo a jakbyś powiedział, to byłoby fajnie. Okej, okay. No to teraz lecimy jeszcze grubiej. Pytanie numer 8. Wymień przynajmniej 3 albumy Quebo na Fide. Płyta roku? Wspólnie no dobra. No dobra. Płyta nie roku. Nie napisałem, czy solowe, czy nie, ale... Płyta roku. W ogóle
z której strony ty zaczynasz? No co cię to interesuje? Ważne, że będę miał punkt. Poczekaj, poczekaj. Płyta roku, Romantic, ta co teraz wyszła, Romantic z Psycho, nie wiem, no, jak to się okay, mówi. Tak. Romantic to i... Egzotyka. No dobrze, mamy to. Na zdrowie. Na zdrowie. Pięknie. Ale zaskoczyłeś mnie. Jakby kurwa płyta roku, wow. No. Nie, bo ja mam takie po prostu na dnie, gdzieś okay, tam dużo rzeczy widziałem i słyszałem i tak dalej, a nie mogę sobie ich przypomnieć. Ale faktem albumy Kłęby się zawsze nazywały podobnie. Nie? I tylko ja ezoteryka... mówiłem, nie chciałem pierdolnąć czegoś, czego kurwa by nie było, mordo. Eklektyka, elektryka. A wymyślmy z elektryka, nie? Elektryka była, to elektryka? Był, to był mixtape? Ten mixtape z tłustym. A okay. Eklektyka? Eklektyka to była. Też. To był ten mixtape, co był okay, stylizowany tak, na Simpsonów? Ja lubię słuchać muzyki, nie lubię mordo czytać tego wszystkiego okay, i pamiętać, rozumiesz? Ja pierdolę, ja nie znam tych ludzi. To bardzo dobrze, no i bardzo dobrze. No i lecimy. Pytanie obrazkowe. Pytanie numer 9. Wymień przynajmniej 5 raperów z Fu, kurwa! Pytanie obrazkowe. proszę przestać. Pytanie obrazkowe. Wymień przynajmniej 5 raperów z zaprezentowanej grafiki. Dobra. Grafika pojawi się w kadrze. Okej, okay, czyli i... tak, na samym dole po prawej stronie. No. Pan Kanye West. Tak. Nad nim jest pan Eminem. Tak, dwa. Po lewej stronie od pana Eminema jest pan Drake. Tak jest. Na górze od pana Eminema jest pan... Snoop Dogg? Tak. Co mówisz, że nie znasz, jak znasz? No, no, takich postaci, no to morda. No, właśnie, wiesz, są narysowani dobrze, nie? Po lewej stronie tutaj widzę Tupaka oczywiście. Okej, okay, no to jest 5, dobra. Aha. No co, no poleciałbyś jeszcze? Tego bo... tutaj kojarzę, znam jego ksywkę, nie potrafię wymówić. Ten, kurwa, jakąś... No to jest Jay-Z. Jay-Z. No to jest Jay-Z. Właśnie. Jay-Z jest w ogóle na dwóch ilustracjach. No to już a też ten na dole tu, to nie jest 21 Savage? Nie. To jest Kendrick Lamar. O ja pierdolę, no nie wiem, kurwa, tak, to jest Kendrick Lamar, człowieku? Tak, to jest Kendrick Lamar. A, dobra. Ja pierdolę, no nie gadaj. Nie, no to jest Kendrick. Ale Biggie widzę, że jest. A kto to jest ten maską Supermana? Z mas... No to też Eminem, to jest Eminem z klipu. Nie, Eminem. Nie, MF Dooma tam nie widziałem. Nie, a, to tak. A no, tu Kanye West jeszcze jest, kurwa, raz. Tak, jest jeszcze a, jeden. No to jest jeszcze jeden Tupac. Ty chłopie z tymi pytaniami sobie. Dobra, zaraz będziesz najmądrzejszy w tym quizie, ale mam nadzieję, że nie. Ponieważ pytanie numer 10 brzmi: wymień przynajmniej 3 raperów z kolektywu A$AP Mob. I muszą mieć przedrostek A$AP. A$AP Rocky. Jo. A$AP Ferg. Jo. I... nie żyjesz. Ten, który nie żyje, A$AP na J. Nie usłyszysz z moich ust żadnej A$AP, podpowiedzi już. A$AP, A$AP, A$AP. Wiedziałem, że nie będzie wiedział. Czekaj. Poczekaj, daj mi się zastanowić. Może spróbuj z żyjących. Czas masz. Nie, z żyjących, oprócz tych dwóch, którzy rapują, to się nie zagłębiam więcej. Znam tego, co zmarł, tylko nie wiem, nie wiem, jak on, jak on ksywa. A$AP. A$AP. A$AP Carlos, no dawaj. A$AP Ferg, A$AP Rocky, no i A$AP. Nie wiem, strzelam Jam, kurwa, nie wiem, jak to mógł sobie. Blisko, ale nie, może możemy, nie możemy tego uznać. Ale ten... Jedna podpowiedź była do pytania, które. No ale ja wiem, do pytania, no mordo, które, kurwa. Które było dwuodpowiedziowe, to może delikatnie. No tak, no kierunek na J i połącz to z tym, co powiedziałeś. No Jam. No, albo to jest kwestia wymowy bardziej, nie? Mm-hmm. Jam, nie wiem, mordo, jak to się a mówi. Jakby był taki... Jest i na końcu? No, i? Czy jakaś taka... I nie ma na końcu. Y? Nie. No bo tak się temat... Kalambury lecimy teraz. Jam i Jim, tak? Wiesz, o co nie, chodzi. No musimy... Nie, to jest za trudne jams, pytanie. Jams, kurwa, nie wiem, mordo. Znaczy no, zbyt dużo warte... Dobra, no to jest za trudne. No nie wiem, mordo, kurwa, nie wiem, kurwa. Musimy to ten, musimy to... Musimy, jakby, słuchaj, jakby powiedziałeś, to myślę, że dobrze, ale przeliteruj to. O. J.
Jakie? J. Okej. Okay. I co dalej? E, A? W ogóle nie, dobra. Nie. Sami je, ja. Dobra, nie, 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 nie możemy ci tego uznać, bo okay, by nas zlinczowali. Okay. Ale nie, byłeś nie blisko, wiem. Ale byłeś blisko. A żadnego innego? Jest ich tam 50. Nie wiem, mordo, nie wiem. Okay. Zaproki. I była jedna dupa, która jako jedyna nie miała ASAP w przedrostku i też zginęła. Okej. Okay. Teraz to zamotałeś to w ogóle. A? Czyli nic, czyli pustka, czyli nul. Dawaj, jeszcze pół. Nie wiem, mordo. Poddaję się. Tak? Dobra, tak. Ja bym ci dał coś za to, ale to nie może tak być. Pół punkta. Jest... Pół punkta nie. Pani da pół punkta, bo do czwórki brakuje. Dobra. Za ile? Za pięć. No. Więc jakby musimy te... Nie możemy tego uznać, a... A co, ten gościu miał ksywę Y zaczynała Jams. Się. Jams. Przez Y. Jams. No. Jams. Jams. No. Jams. A$AP Jams. No to kurwa mordo, ja pierdolę. Nie, ja zajebię cię zaraz. Ja stąd kurwa idę. Ej, no nie, no bo muszę ci powiedzieć, ile masz punktów. Masz 22. Czyli nie jest źle. Nie, jesteś jest ostatni najlepiej. Na pewno. Nie jest źle, nie jest źle. Ale nie, nie przedostatni. Najgorzej Janusz wczoraj wypadł, ale może nie będę o tym mówił, bo na przykład nie wiem, jakiej kolejności to pójdzie, ale nie, no 22 punkty, bo jedyne poległeś na pytaniu o wytwórnię i ostatnie, no to jest 3, 5, 22. Pięknie. Brawo. Uważam, że jest to brawo. Dobry wynik. Brawo. Zaraz. Naprawdę zadowalający zaraz wynik. Twój kolega ze składu będzie bronił honoru. I myślę, że... A jakbym dojebał z tym pytaniem dobrze, to co, pierwszy bym był? Pytania z rapu z lat 70. Chyba, nie, no chyba nie. Byś był ex aequo z...